Jak tam? Siemano moi drodzy, kolejne konsultacje z Karoliną Koncydrowską. Właśnie się Karolina rozbiera do oceny. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jeszcze góra została i moi drodzy, zobaczcie co jest grane. Na tydzień przed zawodami Karolina Koncydrowska. Spłaszczyła mnie. No na pewno, ale ja widzę nabicie barków przepotężne. Dopnij mocno. O. Zobaczcie co jest grane, co tu się dzieje. O, spłaszczyło tu, o, tu. Mnie troszkę. Nie spłaszczyło cię. Zobaczcie jak ten tylny akton na ramienny wychodzi. Daj tak jak miałeś, klatę bokiem, daj klatę bokiem. I dopnij te klaty i tak napnij. O tak o do siebie weź. O i zobaczcie właśnie jak ten tylny akton na ramienny. To będzie w programie na warunki. Jak bardzo ładnie żeśmy go wypracowali. Właśnie na tym mi zależało, żeby robić wznosy ramion ze sztabielkami na boki w układzie leżej na brzuchu na skośnej na wolnym ciężarze. Właśnie to ćwiczenie najbardziej atakuje tylny akon naramienny i tam nie ma możliwości, żeby go oszukać w jakikolwiek sposób, ponieważ jesteśmy w pozycji wyizolowanej w leżeniu na brzuchu na wysce. I Karolina nogi. Zeszło z nóg, bardzo się cieszę. Nie ma jeszcze tej super rzeźby, tak jakbyśmy chcieli, tak jak jest na górze. No ale co już, no ale noga była złamana, także daj tyłem. Ciągnij łopatki lekko, o, za bardzo ściągnęłaś. O, no, najszerszy tyłem dasz napiąć? O, proszę. Tak jest. Ale mega! Kurde, co za potwór! Daj tricepsy! A to jeszcze, przodem. Dobrze. I tricepsy. No. Pięknie. Zobaczcie, co to się dzieje tutaj. No mega, po prostu mega. Nie, teraz... I mąc maską takie, wiesz, to... A o 8 wyjeżdżamy. Czyli od 8 pijesz i do godziny 10, no może 11, maksymalnie 11 tą wodę pijesz na maksa. I od 11 bierzesz butelkę i ostatni raz wciskasz tyle, ile w lizie, aż do prawie zżygania. I to jest twoje ostatnie picie. I teraz od tej pory będzie około 22-23 godzin, że ty jesteś bez wody w ogóle. Dobra. Rozumiesz? I ta woda w ciągu tych 20 paru godzin, ona musi wyjść. Więc będziesz wysuszona. Będziesz się z godziny na godzinę coraz gorzej czuła. Niestety, to są te uroki właśnie odwodnienia. Ale zobaczysz, jak ładnie wychodzi ci separacja. Ale i z drugiej strony też troszeczkę będziesz spłaszczała się. Dobrze, co do żarcia. Moja droga koleżanko. Piątek. Do czwartku jest normalnie. Do czwartku jest normalnie, natomiast piątek jesz same węglowodany i jesz dwie paczki ryżu. A wafle ryżowe w drodze? Możesz wafle ryżowe w drodze sobie podgryzać, ale głównym twoim źródłem mają być dwie paczki ryżu. Zero mięsa. A zrób to samo tyłem, falkę tyłem. Pięknie. O, to, a dodaj, masz ten element? To dodaj to, tę falkę. No, tak. Tylko że tyłem. Na koniec. Jeszcze nie? Raz, no dawaj. No fajnie wygląda, mięśnie ci zajebiście widać. Dobra. Zajebiście, zajebiście. No właśnie, i w tym ostatnim tygodniu przed zawodami stosujemy trening stacyjny. Dlatego, żeby wypłukać jak największej ilości glikogenów. No i trening nie ma sensu dalej ciągnąć split, ponieważ najlepszym rozwiązaniem jest tu trening stacyjny. Skąd to wiem? Mojego 15-letniego doświadczenia. Takie wnioski wyciągam, czyli lecimy programem split przez 3 miesiące, a ostatnie tydzień przed zawodami wchodzimy na program stacyjny. I to jest najlepsze rozwiązanie w przypadku, oczywiście, jeżeli nie mamy żadnych dysproporcji. Schody tu są super, co? Ale z punktu widzenia teraz jak kolana na przykład, jak stawić, to jest dobre jako kardio, czy nie? Wiesz co, jak na taki krótki okres 3 miesiące, to raczej nie powinno się nic stać. Gdybyś stosowała 5 lat na schodach, no to można byłoby doszukiwać się tam jakichś zwyrodnień, ale 3 miesiące, no to nie, to raczej można nie. Robić jak najbardziej. Dobrze, teraz jeszcze istotna sprawa, co? Czy w kardio jest różnica, czy robię na przykład rowerek, czy chodzę?
Jest. Do jednego albo do drugiego się przyzwyczaisz, prędzej czy później. Dlaczego trzeba miksować? Nie ma to, że lepszy rowerek, czy lepsza bieżnia. Ja miksuję. Właśnie najlepszy jest miks. Ja robię pół. Może godziny. Być pół na pół, czyli właśnie pół godziny bieżnia, pół godziny rowerek. Później pół godziny rowerek, pół godziny steper. Ja steper, robię, bieżnia, ja orbitrek i takie wszystkie. Ja tak robię, bo inaczej bym nawet się zanudziła. No właśnie, najlepiej wykorzystać wszystkie maszyny, które mamy dostępne do klubu, w klubie sportowym. O, tak jak robisz, dobrze. Stał napięcie. Niby trening stacyjny, a jak widzicie, dodałem dwa ćwiczenia na grupę mięśniową. Czyli pierwsze wznos ramion ze sztangielkami na boki stojąc, na akton środkowy plus przedni, plus mięsień czworoboczny, część wstępująca. Po upadku mięśniowym Karolina przeszła na wznos ramion ze sztangielkami na boki w opadzie tułowia, wyleżenie na brzuchu, na wce skośnej, na tylne aktory na ramienne, plus mięsień czworoboczny, część poprzeczną. Także dlatego dwa ćwiczenia, ponieważ obręcz barkowa no, jest wręcz najważniejszą, powiedzmy, grupą mięśniową, jeżeli chodzi o kobiety. Oczywiście na drugim miejscu będą pośladki, bardzo mocne plecy, uda i mocno zarestowane łydki. Daj bicepsy tyłem, nie mogę się napatrzeć. Te bary, krągłe. Zobaczcie, jakie to jest twarde, kurde. Zobaczcie, jak się dzieli. Tylny akton barkowy na dwie podgłowy się jeszcze dzieli. Zobaczcie, jakie prążki. To jest wszystko tylny akton na ramienny, oto. Załamania, wklęśnięcia, dziury normalnie, paluchy można w bruzdy pychać. Robisz wrażenie, Karolina. No i teraz Karolinę czeka super seria na bicepsy i tricepsy. Zdecydowałem, że u Karoliny połączymy zginanie na bicepsy z użyciem wyciągu dolnego, z użyciem sznurków. I za chwilkę po upadku mięśniowym zrobi Karolina wyprosty przedramion z użyciem wyciągu górnego na tym samym wyciągu. Także będzie super seria, najprostsza, jaką możemy zrobić, ale dosyć przyjemna. Karolina już jest wykończona, dlatego też staram się takie ćwiczenia dosyć lightowe i dawać, żeby ona w ogóle dała radę, tak? I przetrwała ten ostatni tydzień. No to lecimy. Sobie nowe spodnie, bo już wszystkie mam poprzecierane. No. Wszystkie już się porywają. Dobra okazja, jak będzie dużo wystawców, to pewnie, że tak, będzie, bo to będą targi. Patrzyłam, kto będzie, także będzie fajnie. No. Będzie super. No i moi drodzy, trzymajcie kciuki za Karolinę. Włożyłam bardzo dużo roboty. Całą serię przygotowawczą Droga do debiutu, wy żeście widzieli. Także trzymajcie kciuki, a my się widzimy już za tydzień. Będę starał się dopingować Karolinę i pomagać jej na tyle, ile potrafię. No i może jakiś materiał z tego też uda mi się skleić. Coś tam skleimy, jak pokażemy padnę, wam, jak nie padnie po drodze, ale z tego co będzie, no to skleję materiał i szykujcie się na relację z debiutu 2019 roku. Na razie. To wszystko na dzisiaj. Pa. See ya, moi drodzy. Hello. Yeah.